W Sosnowcu odbywa się największa w Polsce lekcja o wodzie. Podczas targów Hydrosilesia ponad 1000 dzieci bierze udział w ekologicznych zajęciach. Targi Hydrosilesia to impreza dla specjalistów z branży wodociągowej. Jednak organizatorzy wzbogacili je o część edukacyjną, do której zaprosili kilka firm wodociągowych z województwa śląskiego. Po raz drugi za sprawą naszych wieloletnich partnerów w ramach targów Hydrosilesia odbywa się tak zwana największa w Polsce lekcja wiedzy o wodzie, w ramach której najmłodsi mieszkańcy regionu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego będą w sposób interaktywny i ciekawy uczyli się, skąd bierze się woda w kranie, jak powinniśmy o nią dbać i dlaczego jest nazywana naszym śląskim wodnym skarbem. My jesteśmy akurat na stanowisku dąbrowskich wodociągów, gdzie dzieciaki po pierwsze obserwują, jak bada się w ogóle sieć wodociągową. Mamy nasze specjalne łaziki kosmiczne, mamy laboratorium wody, gdzie dzieciaki dowiadują się między innymi, kim są sommelierzy wody, jak bada się wodę, jak poznać smak i zapach wody, jaka woda jest dobra, którą można pić, a która po zapachu, po smaku wskazuje na to, że niekoniecznie. Mamy też nasze graffiti wodne, gdzie dzieciaki malują przyrodę i naszego strażnika czystej wody. To jest specjalistyczna kamera, dzięki której kontrolujemy stan rurociągów, wjeżdżamy nią do sieci i sprawdzamy, co się z tymi rurami dzieje fizycznie. Czy one są sprawne, czy wymagają one naprawy, czy przewidywanych inwestycji. Pokazujemy, uzmysławiamy, że w przestrzeni naszej, w powietrzu znajduje się woda, że woda jest wszechobecna, którą tutaj widzimy w postaci mgły. To drugie doświadczenie pokazuje nam, w jaki sposób oddychamy, jak wykorzystujemy ciśnienie atmosferyczne, z którego istnienia na co dzień nie zdajemy sobie w ogóle sprawy. Następne doświadczenie mówi o tym, z czego składa się woda, że woda jako ciecz jest wynikiem spalania wodoru w tlenie. Rozkładamy tę wodę na powrót na tlen i wodór. Ta mieszanina stanowi tak zwaną mieszaninę piorunującą, no i podpalamy bańki z tą mieszaniną. W postaci huku ta energia się uzewnętrznia. Wielka edukacyjna przygoda z wodą w roli głównej potrwa do godziny 15. SK Info.